Pan gdzie? No... Ja? Tak? Pan się wybiera? No na jebanko z tobą w kiblu. Nie żartuję, na wiksele. Uwaga. Zaczyna się akcja. Spokojnie. No kurwa. Dobra, spokojnie, spokojnie, będziemy wychodzić, czekaj na Lisa. Lisek, chodź, wchodź z nim. Celuj do niego. Dobra, wychodź, wychodź, wychodź. Jasne. Wychodź, wychodź. Wychodzimy. Spadamy, spadamy, spadamy. Nie w tą stronę, dawaj, dawaj. Na melinę, 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 szybko na melinę. Masz oznaczone co innego, nieważne, jedź. Spoko, na luzaku, nie gonią nas, na luzaczku, wow! Słuchajcie, George, spadamy stąd, weźcie, zdejmijcie maski, chodźmy pod melinę. Chodź, George. No jadą! Czekaj, co się dzieje, czekaj, czekaj. Felipe mi napisał SMS-a. Chyba jest w szpitalu, można go kurwa jechać odbić tylnym wejściem. Komenda jest otwarta całkowicie. Wejście. To wchodzi, chodzi o komendy, chodzi o komendy. Opa! Au! O, kurwa! Uważaj! Szybko! Nie jest otwarta! Co za łeb, nie jest otwarta komenda! Ej, nie od tej. Zamknięta jest, co ty pierdolisz! Ku, posiane. Jak jest kurwa otwarta, debilko? O, od drugiej strony. Aby do drugiej strony wchodził. Spokojnie. A się powiem, że mnie dopadną. Machy. Nie wiem, ja ściągnę koszulkę i założę se ją na ryj. Cyce se zarzuć na łeb. Dobra. Chyba mogę ten nóż ci dać, mogę ten nóż ci pobiec po tą melinę, tylko nie wiem czy wyrobi się kurwa, bo mogłem ci od razu go dać. A tak to dobra, teraz nie wiem. Już nie ryzykujmy. Chociaż nam przydałby się, no nie wiem. Jak to byś wbił kosę, wiesz, pod kamizelę i chuj, nie? Tak, to by było niezłe. Dobra. Tam, tu dalej, lewo, dalej, w lewo, tak. Lewo, no. Jest, super. Super. Nawrócę. Nawróć. Showtime, kurwy. Skupcie się. Nie mam nic, naprawdę broni, ani nic. No to skup się, rob dobre wrażenie. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Bo to się może skończyć rozrywem krwi. No to wjeżdżamy, kurwa. Jazda! Łapy do góry! A po co strzelałeś od razu? Mają nas. Siwa, niepotrzebnie od razu strzelałaś. Pan Crow mówi, że uciekłem z Entorno, a przecież był zakładnikiem. Ty, Crow, chodź na chwilę tutaj, bo ty jesteś dobry wariat. Jakim cudem doktor Crow, jebany policjant, wie, że uciekłem z Entorno, skoro był zakładnikiem i był skuty w banku? No jestem. Crow, chodź na chwilę. Pójdzie ze mną. Crow. Jak? Crow. Panie Felipe. Panie Crow. Proszę to mnie podejść na chwilę. Chodź Archie ze mną. Bo nie mogę tego połączyć, te. Jakim cudem Crow był naszym zakładnikiem i wie, że ja uciekałem z Entorno tylnym wejściem? Jak to jest kurwa możliwe? Zostawił pan tą ścianę, czy... Już momencik, zaraz przyjedzie.
Dawaj go tutaj, ty, bo to są jakieś jaja, może on jest kurwa jakimś magikiem jebanym. A pan się uspokoi, dobrze? Nie uspokoi się, nie będziesz uspokajać, kurwa, kim ty jesteś, kurwa? Jesteś, kurwa, nie jesteś moją koleżanką, jesteś w jakimś jebanym pomarańczowym, jebanym żakiecie, jesteś zdegradowana do najniższej pozycji, kurwa, i podejmujesz dyskusję, kurwa, z intelektualnym, kurwa, oświeceniem. Wypierdalaj, dawaj tego kroła, bo ponapierdalam cioty jebane. Do mnie, kurwa, tego kroła dawaj, kłamce jebanego. Te nerwy nie są potrzebne. Jedzie, tak? Dawaj tego kroła. Jakim cudem gość, który był zakładnikiem, wie, czym uciekałem? Jakim cudem chuj był zakładnikiem skuty i wiedział, czym uciekałem, kurwa? Co, był jednocześnie, kurwa, przed bankiem jebanym i w banku? O nie! Ruchałem ci matkę, kroł, tak? Ale będę ci ruchał starego. Będę ci ruchał babkę, kurwa, i tą jebaną, kurwę, twoją dziewczynę, bo to są, kurwa, jaja, co się odpierdala. To już są jaja, kurwa. Nie przerywaj mi ruda, bo to zaniesz, kurwa, w zęby drugi raz. Nie pan miał zarzuty, bo mam... Aha, nawet nie wiedziałem. O kurwa, paza, siema. Siemano, wariaty. Ty, słuchajcie, ej, Crow się wjebał. Ej, Crow będzie człowieku miał wyrok, on za mi dawi do więzienia. Co? Stary, wiesz co on powiedział? On powiedział, że uciekają tym Zentorno, a nikt o tym nie wiedział, bo policja nas zgoniła. Wiesz co on powiedział na pierdlu? Że ja uciekałem z gościem Zentorno, a tylko ja o tym wiedziałem. Nawet wy nie wiedzieliście, czym uciekam. No. Macie to? I on powiedział tak, on uciekał tym Zentorno i tak dalej. O, a stary, nikt tego nie wiedział, nikt, stary. I się wjebał, jebany cwer. Skąd o tym wiedział, nie wiem. Ale wiesz co ja powiedziałem? Że on mi pomagał w tym napadzie. Bo tylko on wiedział, ja o Zentorno, nikt więcej. I ja to zrobię, jutro idę na apelację do sądu i załatwimy to. I ja się pójdę rozjebać na psa, na psa. Poważnie, jutro to robię. I kurwa on będzie usunięty ze służby. A finalnie trafi skąd do pierna. O tym? Skąd nie mam wiedział? Pojęcia, stary. On pokazał na mnie palcem i powiedział tak, on uciekał z Zentorno, a ja... Czekaj. Jak to jest możliwe, że żaden pies mnie nie widział? A on był zakładnikiem. On był zakładnikiem z nami. I nikt nie mówił o Zentorno, bo pisaliśmy SMS-y, tak? Tak. Teraz połączcie fakty. Tak. On nam pomagał uciec. Ja mówię, że on mi pomagał. Ja mu nawet kasę dam, 15 koła tych brudnych, kurwa. Wszystko dobrze? Carlos? Pomoc. Nie jadą medyków. Chyba zabiorę cię do szpitala, poczekaj. Ale nie, bo będzie przypał chyba. Nie, załatwię to tak, żeby... Chowajcie sprzęt. Dobra, to zabierz. Chowajcie schować tam. Cezara będą przyjeździć. Dobra, ale niech pan bardzo. Odsuńcie się. Dawaj, szybko. Ja mam wyjebane, ja nic nie mam przy sobie. Dawaj. Medyka widzę, widzisz, patrz, medyk jedzie na szpital. Stary, ale był dym. Widziałem, ja przyjechałem tam, ale już potem kurwa wszyscy leżeli. Ja przyjechałem jak ciebie ktoś zgarniał z chodnika, kurwa, najebanego. To ale, ale policjantów też widzę, najebaliście ostro. No kurwa, było nas z 20 chyba. Ja pierdolę. No spokojnie, powiedz, że cię potrąciłem, okej? Okay? Dobra. Panie medyku, niech pan mi pomoże z nim. Już, możemy ja cię. Tak, teraz możesz iść na szpital. Gazu! Operuj go! Czekam tutaj przy Tesli jak coś. Opa! Malenia! Cizia! Nie udawaj niedostępnej, co to ty pierdalasz? Co to masz w torebce? O, paralizator. Spoko, nic ci nie wezmę. Z kieszonkowcem, kurwa, szybkie łapy mam, ty. Halo, co pan robi? A nic, lubię skuwać ludzi, ale spokojnie, już cię skuwam. Spokojnie, easy, żartowałem tak. Przyłapał mnie pani, chciałem pani torebkę sprawdzić, a tu pyk. Ja co kieszonkowcem jestem, szybkie rączki. Jezus Maria, pan... Nic się stało. Podejdzie ode mnie. Ale spokojnie, jestem sam, jestem Logan Cappuccino. Przed chwilą przyszedłem z pierdla i chciałem po prostu poznać taką niewiastę jak ty. Może źle zaczęliśmy, ale można fajnie skończyć, you know? Nie, dziękuję. Jak się nazywasz? Zawsze to samo. Halo, pomocy! O kurwa, następny. Do szpitala z nim, szybko. Za mną. Nie, pani! Aha. Dobra, ściągnęliśmy ci tam bluzę. Ale spokojnie, nie ma psów w tym, nie ma psów w szpitalu z porozem, to mój ziomek się tam też jest, kurwa, z Lechii. Dawaj, szybko. Tędy, za mną. Prawie jest operacyjna. Szybko. Kurwa, trochę uważaj. Tutaj. Spokojnie, musi być w kolejce. Niech siądzie na krześle, albo połóż go na krześle. Jeszcze jest więcej poszkodowanych? Logan.
Tak? Weźmiesz ode mnie tego kija? Tak, wezmę. Może pan mnie wpuści do środka? Wezmę tego kija od tego kolegi. Ja pierdolę. Która jest? O, 18, no, ale muszę spierdalać. A, dokąd pan musi spierdalać? Ale nie, spokojnie, co jest grane, spokojnie. Ten też był? Nie, ja nie jestem żadnej legii, ja nie. Do tego pana, co tego nie było, on jeszcze pan... Dobra, to ja sobie z panem postoję, pan ma zezwolenie tutaj na tę pracę? Jakieś dokumenty, cokolwiek? A mógłbym prosić o jakieś okazanie tych dokumentów, cokolwiek? Wie pan, co chodzi? Taka praca, no, nieciekawa, ale... Panie Loganie. Proszę bardzo, nie zawracasz mi dupy, kurwa! Eba. Już skończyłem. Jeszcze trzeba pałki przenieść. I pozbyć się jednego psa. O ja kurwa! Kudzego! Żartowałem! Żartowałem, ty, uspokój się! O, 10-13. Szmato jebana! Radio ci zabieram, kurwo, pierdolona! Myślisz, że będziesz, kurwa, pogrywał z Loganem cappuccino? O, kurwa... Trzymaj się. Mam zakładnika! Kurwa, zakładnika, który ledwo żyje, ty sukinsynu pierdolony! A, kurwa, mój brzuch! A. Spalona akcja! Dobra. Pies, dobra. Kurwa, to rozkminił, nie wiem skąd on to wiedział. Mam radę. Uciekajcie! Mam trzech psiarzy na ogonie, spierdalajcie! Biorę to na siebie!